Hej, hej, siemanko, witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek Arachnos. No i słuchajcie, jest w końcu, udało się dobić tutaj do Karakzorn. No i będziemy teraz wydawać krasnoludom wielką bitwę o ich stolicę tutaj. Nasza armia mocno obita, ale na szczęście wspiera nas Ła. No, przeciwnicy... No, tutaj komputer przewiduje, że mają wyrównane szanse. Ale no sporo tu jest jazdy, która się może tu nie przydać, ale wydaje mi się, że no może będzie ciężko, zobaczymy. Dobra, co my tu mamy? Dobra. No takie małe to miasto, że tak powiem. Znaczy fajnie tu jest to zrobione, ale mury broniące niczego tak naprawdę. Tak się zastanawiam, którą bramę zaatakować i chyba wybiorę tą lewą. Pyk. Nie. To będą prowadzić na pewno gobliny zła. Gdzie jest ten taran? Jest. Tak. Albo katapulta rozwali tą bramę, a te gobliny sobie będą iść tu. Dobra. Teraz tak. Nasze oddziały tu. Te najsłabsze sobie cofniemy. Dobra. To jest jedynka. Tych bym nie chciał stracić. Tych jeszcze damy radę. Dwójka. W ogóle to będzie szło przodem, mięcho. Tak. Łucznicy. To w ogóle możemy ustawić z przodu, żeby już się strzelało. Powiedzmy tu. Ok. Ciebie z tyłu. Ciebie z tyłu. I to jest mój. Drugi lord. Tu jest... Aha, Night Gobliny, dobra. Niech sobie będą. A wy... Aha, w ogóle, o, to jest super pomysł. Żeby oni już tak... Albo oni pójdą, o, tak. Dywersję zrobią. Czyli to będzie trzy... Łucznicy. Moi łucznicy do środka. Dzicy tu. To może być w sumie. Tak. Dobra. Jedziemy. Wy od razu na mury. Co jest? Jechać. A nie, pomyliło mi się. To nie są... To rozwalać. Na mury. Biegnijcie. Ale gdzie ja ustawiłem tych? Aha, tu, dobra. Okej. I to tutaj. I łuczników też sobie dajmy gdzieś tu. No i spokojnie sobie poczekajmy. To sobie przypiszemy, o, tak. Jako 0. To też 0, bo to nie będzie walczyło. Wy coś strzelacie. Ale to nie są w ogóle strzelające jednostki. To sobie to wycofajmy. Dobrze, wy coś strzelacie. Strzelajcie. Dobra. Jak tam brama? Dobra. Jest rozwalona.
Jak fajnie krzyczą. No i tego zamierzam mieć dużo. Powiem szczerze. Tych jednostek. Dawać, wbijać się. Tu też nie ma ammo. To ja się tu pomyliłem. Tylko ten ma. Dobrze, już nasze łucznicy są na miejscu. Idzie taran. Tu jest jeszcze jeden oddział łuczników, o którym zapomniałem. Tym się nie chce walczyć. Może tu. Dobra, mięso armatia na murach. Dobra, powoli, powoli to rozwalanie tych bram idzie. Tak. Tu już jesteśmy chyba na murach, tak. I tu sobie zajmiemy. O. I ta kawaleria to tutaj. O. Super, będzie prosto chyba. Tak mi się wydaje. Ci się to jakoś przyblokowali. Dobra, starczy tego rozwalania bramy. Szkoda czasu. A tu? Ci się też coś przyblokowali. Dobra, brama chyba rozwalona. To wbijamy się na górę. No taka chmara. Słuchajcie, otwarta ta brama czy nie? No, teraz się otworzyła. Dobrze. Ta też. I super. Tu coś do otoczenia. Podajcie mi troszkę sobie bliżej. Tu się przejedziemy po katapultach. No i dobrze, mamy to. Wydaje mi się, tu jeszcze się bronią na tych murach. Aha, no tak, tutaj trzeba zaatakować od tyłu. Te gobliny jak śmiesznie wyglądają w tych zielonych kieckach. Tu długo brodzi w ogóle. Spoko. No, krwawo to wygląda. Jaka hałastra jedna wielka najeżona. Super. Tu już się powinno... Poradzą sobie z nim chyba. Come on, lads. Scavenge ready. Nasty scavenge.
Tu jeszcze są jacyś długobrodzi. Strzelajmy ich jeszcze do tego. Dobra, bo tam katapulta wali, słyszę w moje... tych jeźdźców tutaj. Tu jeszcze jest lord. Dajmy tutaj naszego lorda, niech się nim zajmie. I tego też. Zapraszam. No, tu jeszcze... No, już się łamią, go brodzi, dobrze. Tu jak go otoczyły te pająki i wilki. I gają go. A, oddaję, skubaniec. Jeszcze. Arachnofobia normalnie. Chyba coś zaczęło przycinać w tym momencie. Tu jeszcze się zatrzyma? A, dobra. Rozwaleni. No, cieszę się strasznie, powiem wam, że... A co tu? Na EMI co? Nie przeczytałem. To jesteś gromowładny jacyś byli? O kurde. Tu jak się trzymają? Dobra, tylko strzelajmy to. Kurde, to nie jest tak różowo. Trzeba się tu wycofać nim troszkę. Teraz tutaj wejdzie nasz pomagier, o. Może tu. A zaczniemy ostrzeliwać tych na murach, to będzie po robocie. No, powoli, powoli. Goleją. Zajdą ci tu? Jest! Zwycięstwo! Pięknie, dobra. I co teraz, słuchajcie? No, nawet spoko straty. Teraz... A co tam? O, super! Świetny artefakt, to byliśmy. Yes! Aż sobie zapiszę. Okej. I teraz... No właśnie, tak. Przede wszystkim musimy to naprawić. Co my tu mamy? Okej, super. I tu robimy... To. Pająki chcę. Tak. To... Tak czy siak będę musiał zbudować w innym miejscu. Ale mamy teraz kasy, słuchajcie.
I teraz tak, w górze Arachnos trzeba zrobić to, bo tu potrzebny jest tak, tu dajmy do uzupełniania strat to. No tam mógłbym rozbudować i tu chyba damy to, a tu chyba damy to. Tylko nie wiem, czy to jest sens, czy nie zrobiłbym tutaj tego w przyszłości, a w górze Arachnos coś innego. Cztery tyśki. Dobra, muszę się chwilę zastanowić nad tym. No idziemy tu w obniżenie kosztu armii, więc weźmy to. No i dobrze, to się wszystko odnowi. Ja bym to sobie zrobił chyba czterech tych, więc sobie połączę o tak. Dowerbuję sobie tutaj ten jeden oddział. Okej. Okay. Ty już przestań tu. Teraz ci tutaj plądrują. To niedobrze. Będziemy mieli bunty. O, ty też awansowałeś. Świetnie. Znaczy ty już nie masz... Aha, dla wszystkich. O, spoko. To będzie bardzo fajne. Dobra. I tobie zrobimy taką tanią armię. O. Samych goblinów. Dobrze. Dobra. Dobrze, i przyoszczędzimy kasę chyba. Muszę uważać, bo ci też się pewnie zaraz będą do mnie dobierać. Ale dobrze, że to jest ich stolica, bo pewnie będą chcieli tego bronić. To nie jest stolica. I z tego nie będą mieli dużo pieniędzy. Co wy tu chcecie? Aha, możemy wydać edykt. Growth i obedience. Growth i obedience. Dobra. To chyba nie ma przejścia na tą stronę. Chyba, że tędy. Muszę się przyjrzeć. Dobrze, że tam ci królowie grobowców między sobą się lają. No, rewelacja! Ach, super. Bardzo dobrze. To będę mógł tutaj sobie zrobić. No, zaraz bunt wybuchnie też bardzo dobrze. Szybko się z nim rozprawimy. Dajmy sobie to teraz. Teraz możemy przez parę tur to znieść, a szybciej się nam rozwinią. Dobra. A kiedy nam się rozwinie Karak-Zorn? Za jedną turę. Czyli powinniśmy móc wybudować to i wtedy stąd wykosimy, a damy tu. To, więc na razie tego nie będę budował. To się może przydać. To się buduje. Tak, przyspieszymy rozbój. Tam się leją. I my mamy chyba teraz wojnę tylko z Dune Kingdoms. A ci... Aha, jeszcze nie mam w ogóle kontaktu z tymi. Tu była taka... Już nie pamiętam, jak oni się nazywają. Czekajcie, czy tu jest zejście jakoś? Nie, bo bym widział. To bardzo dobrze,
Bardzo dobrze, bo będziemy mogli tutaj sobie robić wypady pod ziemią. Dobra, tymczasem tu uzupełniamy armię, a tu już ławy ślemy. Może tu? O, tak. Gdyby to ławy zniszczyło, to by było super. Ale pewnie będzie szło tędy. Dobra, niech podejdą o jeden ten. A potem się wycofamy. Chyba. No musimy to dwie tury poczekać i potem spróbujemy to zaatakować. Szkielety. Ale dobrze, że jest... No dobra, mamy szansę. Nie, to wiecie co? Zaoszczędzę to, a... O, niech oni tu siedzą, uzupełnią sobie armię i potem wyjdziemy wszystkimi tymi jednostkami tu, jak bunt. Po rozprawieniu się tu z buntem. No dobra, to zbudujemy i to też zbudujemy. To kosztuje 3200. To tego nie zbudujemy na razie. Co to? Aha, poczekajcie. Chcę też jeszcze zobaczyć, co kto ma. W sensie wyposażenia. Właśnie, bardzo dobrze. To powinieneś mieć, żeby wzbudzać terror. Dobrze. A ty masz co? Weapon Strange. Odporność na magię. O. Mógłbyś mieć tu jeszcze parę rzeczy, a nie masz. Dobrze. I co oni chcą od ciebie? Co, że co? A, że ruszyć się. Nie, siedź tu. Tu, że możemy coś zbudować, na razie nie chcemy. O. A coś tu jeszcze im zostało? Aha, się musieli ukrywać. No dobra, no. No dobrze, ale mamy to przynajmniej z głowy. Dobrze, że to łanie poszło. Temu też się powinno ła zaraz odpalić. Się tu czai, bo ile pamiętam, jeszcze ludzie to nie mogą łazić tunelami, więc nie muszę się zupełnie ich tu martwić, nie? O nich. Z nimi chyba podpisałem pakt o nieagresji. Rebelia. Tak. Dobrze. Okej. Dobra. To rozbudowujemy. Super. Dobra. I idziemy sobie już tu ich... tu w ogóle mamy... O, kurde. Fajnie. I elfy też do zlania. Dobra, najpierw się zajmiemy królami grobowców. To poplądrujemy. Nie. Zapomniałem, że ten bunt. Gdzie ten bunt jest? Jest jakiś bunt? Ja nie widzę. Nie wiem, o co chodzi. Może ma być dopiero, ale zaraz. No gdzieś tu musi być. Czekajcie.
No jest to, co? This is land full of ruins having risen up. They must swiftly and... okej. Okay. No nie, nie ma tutaj buntu żadnego, nie widzę. Dobra. Poczekajmy jeszcze turę. A, już wiem, ten bunt to było to, co mnie zaatakowało. To były krasnoludy. Już wiem. Czyli to już zostało pobite. No, ciekawie się to mam. Zone hiding, tak. Dobrze, ale szybko idzie w górę. Ład publiczny. I teraz idziemy. Pyk. Robimy tak. Łaza mną. A ty, panie, tutaj. Wchodź. Dobrze, i ład publiczny pod kontrolą. Bardzo dobrze, tu sobie przyspieszymy rozwój. I tak, pięknie. Uuu, ile tu zarabiamy na... Może być niebezpieczne. Ale zaryzykujemy. Ile zarabiamy, pięknie. Dobra, mam nadzieję, że ła się ruszy za mną. Zróbmy tak. I tu spróbujemy... Dune Kingdoms w bitwę zdobyć, zniszczyć to. Co mi tu na drodze? Aha, łaj już tu się. O, dobrze! Znaczy, może i niedobrze. Bo teraz oni będą mogli to zniszczyć. No. No właśnie. No właśnie, i to był błąd chyba. To był chyba błąd. 16 jednostek, a tu jest... Wiecie co, nie, zrobimy to troszeczkę inaczej. Bo to było bez sensu. Zapomniałem o tym, że ła może się ruszyć tak daleko, w sensie iść tymi tunelami. A wystarczy chyba im zrobić... żeby po prostu łazili za tym lordem głównym. Zresztą no i tak wiedzą, które tam dojdą. Dobra. No, szybko. Czyli... O tak. Clear i teraz podejrzewam, że oni podejdą tu. Po prostu podejdą do mojej armii. Właśnie. I będą jeszcze plądrować? Mogliby. To by było świetne. No, trochę tych frakcji jeszcze jest. Dobra. Tu przy nowej turze trwa tyle zapisywanie jakoś. Znaczy otwarcie tego okna długo. Dziwnie. 302 tura. No i teraz możemy sobie robić tak. I ładno nas podejdzie.
Super. Akurat przez ten czas my sobie zrobimy taran. A i teraz możemy sobie zobaczyć dokładnie tą armię. 2 łuczników, no i piechoty od groma. Charles Bono 25. To moja piechota jest znacznie lepsza. Ale skoro ja mogę. O, proszę, on też awansuje. Aha, no, co widocznie tego nie mu nie przypisałem, czy co? Albo kliknąłem coś chyba źle, bo czemu ja mam to wybrane? Squeak, coś źle kliknąłem, cholera. No dobra, jeden punkt to nam teraz ten nas nie zbawi. Czy jak staniesz tu, to będzie wystarczyło, żeby wziąć udział w bitwie? No patrzcie, jaki jest super ładny liczny. Nie, musisz podejść bliżej. Dasz radę? Chyba dasz. Dasz, dobrze. No to czekamy teraz na ła i ładamy teraz cel. O. Tyk. No i dobra, zobaczmy co się wydarzy. Dobrze, ła się podsunęło. Kurde. Czy wystarczająco? Niedobrze. Ale w sumie to te dwie armie, co mam, to powinny wystarczyć. No właśnie, i ła się podsunęło niewystarczająco i będziemy mieli bitwę, ale nawet fajnie, bo będziemy mieli bitwę w polu dzięki temu. Chyba. Zobaczymy. No, świetnie. Nawet się dobrze złożyło. No, ła się nie przydało do niczego. Super. Aha, tak, posiłki z garnizonu, dobrze. Czyli tak. Tak. Tym sobie zaczniemy, bo mamy przewagę łuczników. Tych sobie zrobimy zwiadowców. Poczekamy na posiłki chyba. A nie, to oni atakują. Dobrze, to nie czekamy na posiłki. No. Strzelać, kurde. Co jest? No, dobra. Teraz zaczęli ostrzał. Okej. Podejdźmy tu bliżej. Dobra. Jedziemy, to towarzystwo. Jakieś 2 oddziały na flankę idą, to ciekawe. Na Hehara Horseman. Weźmy ich tam. Dobra. Dobra, pierwsze oddziały się łamią.
Bierz się do roboty. O, uszapti. O, dobra, ale tu zaraz powinny przyjść jednostki, które mi pomogą tu z tymi uszapti. Wy się przestawcie, o tak. Wy już nie nawalajcie. Chodź no tu, lordzie. Dobrze, idzie dobrze. Powoli, powoli rąbiemy to towarzystwo. Ale dzisiaj coś... Widzicie, że mi coś przycina? Poczekajcie, coś sprawdzę. Przepraszam na chwilę. Okej. No nie. Bez sensu to, że tak przycina. Dobra, ale tak jak sobie obejrzymy, to będzie płynnie. O, szapti tutaj. Siepią. Ten jak siknął. Aż go rzuciło. Ten też coś jakiś. Ale to bryzgają krwią. Tu nasz lord z tyłu. Dobrze. No dobra. Jedziemy dalej. Tu jeszcze łucznicy z tyłu są. Dobra. Teraz trzeba ich wziąć na cel. Ty chodź tu. To uszapki zniszczone. To dajmy tu. No dobrze, nasze oddziały wygrywają. Tu się przejedziemy po tych hucznikach. Te uszapki tutaj są problemem, widzę. Czy mi się wydaje, czy ci coś nie za bardzo? Tam może byśmy wsparli flankę. No, tu jest, widzę. Lord. Dawaj go. Ach, pięknie te rydwany tutaj wjechały. No, teraz się zregenerowały chyba trochę te oddziały. No i łamią się nasze. Gdzie jest nasz lord? Tutaj. Weź tu się. Próbujmy tego tutaj załatwić. Dobra, tu już oddziały wolne, flankujemy. Bierz się do niego. To wycofajmy chwilowo. Może tu do lasu? No i dobra, i teraz już powoli, powoli kusimy wszystko. Już tu chyba lorda też pokonał. Tak, jest nasz tutaj. No
No ale powiem, że też krwawa bitwa. Długo się trzymali ci królowie grobowców. No i teraz się już rozpadają. I trochę tacy jak wampiry, nie? Lord Pat, czyli też... No właśnie. Dezintegracja następuje. No to jeszcze... Course of the Earth. Coś tam się odpaliło. Jeszcze na koniec. No, bardzo ładnie. No i super. Mamy drugą stolicę. Weźmiemy się teraz za całą prowincję. I przy okazji w następnym odcinku pewnie też powalczymy z elfami. Także fajnie się tutaj ta kampania rozwija. Mam nadzieję, że wam się podoba. Super. Oczywiście to. No i dobrze, zapraszamy, zapraszamy. Ugościmy. Jeszcze przelecimy do końca tury, żeby sobie sprawdzić co i jak tutaj. Okej. Odporność, o super, mamy regiment legendarny. I ta prowincja, aha, tu jeszcze mają. No, ciekawe, że tutaj te elfy są tak rozdzielone. Mamy awans na 10 poziom, super. Weźmy sobie teraz to. Potem Iron Heart. Ty się cofnij do Karak-Zorn. Dobrze. Ła się tutaj. Teraz Ła. Mogłoby plądrować tutaj. Riding, nie. Czyli jednak tutaj oni coś robią. Tu mamy 20 jednostek, oni są gdzieś tu, spokojnie damy radę. Ła, możemy wysłać... Chociaż nie wiem, czy to Ła nie przegra znowu. Szkoda... Dobra, a co my mamy w tym mieście? Jeszcze sobie zobaczmy. Aha. Aha. Spoko. To musimy sobie naprawić. To może być. No i teraz musimy tu przebudować, bo chyba w Karak-Zorn za turę. Dobrze, czyli tu zlikwidujemy to. To trzy tyśki rozbudujemy. I super. Już możemy też werbować. Zaraz pajęcze oddziały sobie będziemy... Na pająkach, znaczy oddziały sobie będziemy werbować. Dwa, spróbujmy wysłać to łam. Mi się wydaje, że damy radę. Chyba, chociaż może tu chyba armii nie będzie. Zobaczymy. O, dobra. Dobra, słuchajcie. Myślę, że wszystko jest tu ładnie. Tu sobie wezmę chyba jeszcze jeden ten oddział. Znaczy ten legendarny regiment. I... No i zwerbujemy trochę debeściaków. Dobra, dzięki za oglądanie chłopaki, do usłyszenia, na razie, cześć.